Piotr rozmawia z wrogami Pana Jezusa. To właśnie oni go zabili. Teraz chcą również zabić Piotra za to, że opowiada ludziom o Panu Jezusie i w Jego imieniu czyni cuda. Ale Piotr nie boi się ich. Odważnie stoi przed nimi, trzymając za rękę człowieka, który długo był kaleką. Teraz jest zdrowy. Piotr mówi, że tego człowieka uzdrowił właśnie Pan Jezus. Lecz ci źli ludzie nie chcą nic słyszeć o Panu Jezusie. Zabraniają też Piotrowi opowiadać ludziom o dobroci i potędze Jezusa. Piotr ich nie posłucha, bo jest posłuszny Bogu, a nie ludziom. A Bóg lubi, gdy opowiadamy innym o Jego Synu, Jezusie. Z kim Piotr rozmawia? Czego zabraniają oni Piotrowi? Czy Piotr będzie im posłuszny? Kogo posłucha? Pana Boga czy ludzi? A kogo ja słucham? Do zobaczenia w kolejnej Biblii dla najmłodszych.